Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. Witam Pawle, mamy 16 kwietnia 2020 roku. Dzień szczególny, ponieważ dzisiaj można zaobserwować ludzi w Polsce, którzy obowiązkowo noszą maski poza miejscem zamieszkania. Myślę, że to na długo, jakie na kilka pokoleń, wbije się w świadomość naszego społeczeństwa. I pytanie jest takie, jak ty wiążesz te informacje, które ostatnio dość mocno krążą w internecie, związane z koronawirusem, z siecią 5G, no i z czymś jeszcze, co odkryłeś ostatnio, nakładając dwie różne mapy. Jakbyś mógł powiedzieć, co odkryłeś? Po pierwsze, może nie odkrycie, tylko moja już długoletnia, można by było powiedzieć, praca, a ciągnąc to jakieś kilkanaście miesięcy co najmniej wstecz, od czasu, kiedy jakby wybuchła fala społecznych protestów przeciwko 5G, tak? I 5G stało się, 5G stało się jakby złem, tak, wcielonym, jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne. No to ja byłem w zupełnie innej pozycji niż większość ludzi, do której to docierało, dlatego że zajmuję się tą kwestią od 13 lat, jeśli dobrze liczyć, i studiuję jakby biologiczne wpływy pól elektromagnetycznych bardzo, bardzo długo i bardzo wszechstronnie, i bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że jestem w gronie gdzieś tam pewnie kilkudziesięciu ludzi na świecie, którzy rozumieją to tak szeroko i studiowali naprawdę ten temat, oczywiście w miarę możliwości, bo gdzieś tam obok trzeba też być w stanie zapewnić sobie środki na to, żeby być w stanie to studiować, ale myślę, że poświęciłem na to dużo więcej czasu niż większość ludzi w okresie normalnych studiów na trzech kierunkach. I ja wiedziałem od samego początku, czym różni się 5G od poprzednich technologii i jaki jest jego rozwój. Znałem to od strony technologicznej i rozumiałem, a też śledziłem i portale branżowe, i od podszewki, rozumiejąc również charakter sygnału, jaki jest w 5G, jak będzie różny od tego, co było w poprzednich technologiach, i jednoznacznie cały czas twierdziłem i cały czas podkreślam, że to nie chodzi o 5G tak naprawdę, tylko chodzi o sztuczne pola elektromagnetyczne emitowane w ogóle z urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej i dramatyczny przyrost tego, i efekty biologiczne są od wszystkich tych technologii. Co więcej, już od jakiegoś czasu pokazuję, i to w wywiadach z Nickiem Pino i na swoim blogu anglojęzycznym na Patreonie, próbuję budować takie nowe zrozumienie biologicznej hierarchii jakby wpływu różnych sygnałów elektromagnetycznych, i tłumaczę je w wielu swoich prezentacjach i wykładach. Dotyczy to między innymi tego, że w ogóle myślenie o biologicznych wpływach jako tylko i wyłącznie o intensywności tych sygnałów albo o ich częstotliwości, no w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia jakby w nauce i zrozumieniu pól elektromagnetycznych i biofizyki i biologii, tak, czy bioelektromagnetobiologii, jeśli byśmy tak sobie spróbowali to nazwać. Jest więcej cech sygnałów. To się tylko wtrącę z tym, żeby to wyjaśnić, bo myślę, że słuchacze kojarzą jeszcze może oddziaływanie termiczne, temperaturowe, kiedy nagrzewa im się, no załóżmy, telefon komórkowy, który przykładają do ucha i to miejsce jakoś nagle się okazuje ciepłe. Natomiast termin oddziaływanie biologiczne,
Myślę, że to już jest czymś, co nie każdy kojarzy. Znaczy to w ogóle nawet oddziaływania termiczne to niekoniecznie jest to, co telefon się nagrzewa. Tak, telefon się nagrzewa przede wszystkim dlatego, że jest urządzeniem zamieniającym energię z baterii na energię elektromagnetyczną wypromieniowaną. To nigdy nie jest tak, że perpetuum mobile nie ma tutaj takiej stuprocentowej sprawności, w związku z tym urządzenia telefonu po prostu w czasie pracy się grzeją. A im więcej tej energii ma być wypromieniowane, tym więcej się to musi nagrzać. Także to taki prosty przykład, dlaczego telefon się grzeje, jak przez niego rozmawiamy. Ale pytanie o efekty termiczne jakby pól elektromagnetycznych jest takie, czy grzeje się również nasza tkanka, tak? W mózgu chociażby, tak? Do którego przykładamy ten telefon. Tyle tylko, że to jest patrzenie na organizm jakby biologiczny przez dziurkę od klucza tak małą, że to aż urąga po prostu inteligencji i nauce. Dlatego, że jeżeli mówimy o grzaniu, tak, czy o efektach termicznych, a te właściwie są podstawą do oceny na dzisiaj krajowej czy międzynarodowej, czyli ocen norm ICNIRP-u, to tam jest wzięte pod uwagę taki model, w którym modelem człowieka, czyli żywego organizmu, jest worek z solą fizjologiczną, taki manekin, taka sex doll z solą fizjologiczną, która odpowiada mniej więcej składowi ludzkiej tkanki. I to, co jest bezpieczne, uznane dla człowieka, jest to, że się ta tkanka, ta sól fizjologiczna w tej lalce sexy się nie nagrzeje o więcej niż 1 stopień Celsjusza. Większość ludzi nie wie, skąd się wziął 1 stopień Celsjusza, bo to jest też ciekawe. No 1 stopień Celsjusza się wziął z tego, że ci fantastyczni naukowcy w tamtym czasie i ICNIRP Fundacja, zresztą prywatna, która działa na zlecenie WHO i rządów i Unii Europejskiej i wielu innych organizacji na całym świecie, zaakceptowała takie proste założenie, że jeśli dobowe zmiany fizjologiczne w organizmie, temperatury ciała są w zakresie 1 stopnia mniej więcej Celsjusza, to że to stanowi granicę bezpieczeństwa dla oddziaływań termicznych pól elektromagnetycznych, czyli krótko mówiąc, jeśli się o więcej niż 1 stopień nie nagrzeje, nieważne czy w sekundę, czy w ułamku sekundy od tego, ale jeśli się o więcej niż 1 stopień nie nagrzeje, to jest bezpieczne dla człowieka. Uwaga, kto porównał worek z solą fizjologiczną do żywego organizmu człowieka z układem nerwowym, układem immunologicznym, z całym systemem samoregulacji życia. No i tak zostaliśmy zaklasyfikowani i klasyfikacja, dzisiaj podnieśliśmy normy w Polsce do właśnie norm ICNIRP-owych, w zasadzie pozostaje do dzisiaj aktualna, tak? I czy dalej uważamy, że jesteśmy workiem z solą fizjologiczną. Także to tyle na temat oddziaływań termicznych. I teraz cała dyskusja, która jest prowadzona w tej chwili, brzmi, czy są oddziaływania na organizmy żywe na poziomach dużo niższych niż poziomy termiczne, czyli tak zwane efekty nietermiczne. Czyli inaczej na takich poziomach, na których tkanka się nie nagrzeje o 1 stopień Celsjusza. No i jak to pan profesor Krawczyk powiedział, oczywiście nie ma takich oddziaływań, a to 5G, które będzie, to blachy nie nagrzeje, czyli nawet blachy nie nagrzeje, a już co dopiero mówić o ludzkiej tkance, więc wszystko jest bezpiecznie. No więc to oczywiście jest absolutnie, nie wiem, brak mi słów, tak, bo ładne słowo jest kuriozalne, ale to słowo nie oddaje tego, czym to jest. Tak? Natomiast no, cała dziedzina wiedzy, która tutaj powstała, czy to nie jest jedna dziedzina wiedzy, to jest biofizyka, która rozwija się od bardzo długiego czasu i tak naprawdę wiele rzeczy, które 100 lat temu było wiadomo na temat biofizyki, do tej pory do medycyny czy biologii nie dotarły. Ale biofizyka jawnie będzie nam mówiła o tym i cały postęp biofizyki, że oddziaływań na poziomach znacznie niższych i oddziaływań również zakłócających informacje w organizmie, a nie tylko energię, tak? Czyli mamy oddziaływanie energetyczne na zasadzie ciepła, podgrzania, a mamy oddziaływanie informacyjne polegające na rozregulowaniu mechanizmów
biologicznych na zasadzie ingerencji w ich sposób działania, czyli dostarczenia sztucznej informacji, bo to jest sztuczne środowisko elektromagnetyczne, które sobie zbudowaliśmy dzisiaj, dostarczania sztucznej informacji do organizmu, której on nie jest gotowy odczytać, a jednocześnie zakłócania informacji elektromagnetycznej z naturalnego środowiska ziemskiego, która jest nam potrzebna do regulacji. Tu mamy tysiące badań, które w różnych kawałkach, bo to jest swego rodzaju puzzle, porozrzucane po różnych dziedzinach, i to dzisiaj jest problem z tym, żeby ktoś to zbierał i rozumiał jako całość. I nikt tego nie łączy. Jesteśmy, bardzo mało osób łączy, powiedzmy sobie szczerze, tak? I mamy sytuację, w której dziedziny wąsko specjalizowane się rozwijają, a jednocześnie do coraz większej jakby ślepoty dochodzi w przestrzeni takiego wielowymiarowego zrozumienia. Tak? I tutaj mamy tą samą sytuację, stąd to potem jest w jakiś sposób dyskredytowane, a to już oczywiście inne czynniki grają rolę. Natomiast generalnie bardzo łatwo dzisiaj na podstawie wiedzy, którą ludzkość posiada, wykazać, że różne sygnały ze względu na ich charakter, ten charakter to jest dużo więcej niż tylko intensywność, czy mierzona jakaś średnia intensywność, tak jak jest mierzone w normach na przestrzeni 6 minut, tylko ich charakter, to w jaki sposób one przebiegają, jaki mają impulsowy charakter, jaki sposób są zmodulowane, w jaki sposób, jaką mają polaryzację. Ja wiem, że używam terminów, które są trudne, ale chodzi mi o to, że sygnały te bezprzewodowe mają bardzo różny charakter i okazuje się, że również od tego charakteru zależy oddziaływanie biologiczne, często bardziej niż od samej intensywności, którą staramy się mierzyć. Tak? Czyli bezprzewodowe, ja się wtrącę, bezprzewodowe, żeby to tak sprowadzić do takiego, do osoby, która nie jest specjalistą, bezprzewodowe, czyli na przykład to, które jest wysyłane przez Wi-Fi? Tak, czyli te wszystkie urządzenia, które komunikują się drogą radiową, tak? Czyli innymi słowy, wysyłają i odbierają sygnały drogą radiową bez połączenia przewodowego, stąd bezprzewodowe. Tak? Mhm. Także tutaj będziemy mieli wszystkie te technologie, 2, 3, 4, 5G, czy 6G, czy 7G, to wszystko będą technologie bezprzewodowe. Będziemy mieli Wi-Fi, będziemy mieli Bluetooth, będziemy mieli telefony bezprzewodowe, stacjonarne w systemie DECT, będziemy mieli nadajniki radiowe, telewizji cyfrowej i tak dalej. Będziemy mieli radary cywilne, lotniskowe, meteorologiczne, samochodowe dzisiaj, bo w każdym samochodzie nowym jest kilka radarów. Będziemy mieli czujki ruchu mikrofalowe, które dzisiaj są używane w wielu inteligentnych budynkach. Będziemy mieli całą masę rzeczy, internet rzeczy, który w tej chwili wchodzi, które wszędzie są wykorzystywane interfejsy bezprzewodowe. Dzisiaj jesteśmy w praktyce zalani i będziemy zalani jeszcze bardziej tą technologią w tym sensie, że ona tworzy kompletnie inne środowisko elektromagnetyczne dla życia naszych organizmów. I teraz, żeby skrócić, tak, zrobię pewien skrót. A wiadomo, że te oddziaływania nietermiczne, jakby pól elektromagnetycznych, one mają charakter przewlekły. To znaczy, że krótkotrwała ekspozycja na pola o tej wartości generalnie nie ma większego znaczenia dla człowieka i po prostu organizm nie zdąży się rozregulować, a nawet jeśli się zdąży rozregulować, to potem po zakończeniu tej ekspozycji wróci do jakby normy. Więc dopiero tak, długotrwała... To jest tak, ile minut na przykład? To jest 6 minut? Jest, to nie da się tego bardzo łatwo wymierzyć, ale generalnie jeżeli to jest, bo to będzie związane oczywiście z innymi cechami sygnału, chociażby z intensywnością i tak dalej, ale jeżeli mówimy, że pomiar na przykład ten, który jest robiony do norm krajowych trwa 6 minut, tak? No to bierzemy pod uwagę jakiś obszar 6-minutowy i normy SNIRP-owe tak naprawdę u swoich źródeł brały pod uwagę ekspozycje, które nie były przewlekłe, tak? Czyli były właśnie w zakresie minut czy ewentualnie godzin, ale potem się ona kończyła, no i organizm mógł się zregenerować, tak? To jest takie... Rozumiem, że jak siedzimy na przykład w biurze i mamy Wi-Fi włączone, no to ten organizm przez 8 godzin jest narażony na to, na te sygnały, tak? A tu się nie kończy, dlatego że nie tylko jest narażony w pracy, ale potem jak pójdziemy robić zakupy do galerii handlowej, to tam mamy co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset Wi-Fi, tak? Bo każde urządzenie, które komunikuje się przez Wi-Fi, jest, czyli smartfon, tablet, nie tylko
access point, czyli router popularnie mówiąc, tylko każde urządzenie promieniuje, tak? Także my przechodzimy, jesteśmy wśród ludzi, to wszystkie te Wi-Fi, które pracują, też na nas wpływają, więc nasze napromieniowanie się nie kończy w dzisiejszym świecie na pracy, w której jest router, tylko przechodzi dalej do sfery całej miejskiej, a potem dalej do naszego domu, gdzie każdy sobie też go odpala, tak? Także ponieważ ta technologia Wi-Fi jest już stara, tak? Znaczy w sensie bardzo długo, to oddziaływania tej technologii akurat mają najbardziej, największy wpływ na naszą biologię, dużo większy niż ja bym powiedział, może dużo większy to jest źle powiedziane, ale w dużej mierze skorelowany z naszą kondycją dzisiaj, dlatego że już długotrwale na nas i powszechnie oddziaływują. Tak? W tej chwili na świecie jest 640 milionów sieci Wi-Fi, tak, tak orientacyjnie. I do tego jest 245 milionów urządzeń Bluetooth, tak, które pracują też w tym samym paśmie częstotliwości. To, czym się charakteryzują sieci Wi-Fi, to jest to, że emisja pola jest bardzo blisko użytkownika. My to albo nosimy w urządzeniach, albo siedzimy przy laptopie z włączonym Wi-Fi, albo trzymamy w ręku smartfon. Oprócz tego mamy gdzieś tam blisko access point uruchomiony, czy to jest biuro, czy to jest samochód dzisiaj, czy to jest nasze mieszkanie, często nawet sypialnia. Więc to jest bardzo blisko użytkownika. Moce natomiast tych urządzeń, ponieważ my ciągle chcemy transmitować szybciej, również w domu i transmitować filmy wysokiej rozdzielczości, również bezprzewodowo, bo już nikt nie chce mieć kabelka, bo to nie wypada, albo światłowodu, to też nie wypada, bo coś jednak tam jest, co łączy, my chcemy mieć wszystko bezprzewodowo, więc moce tych urządzeń też są rosnące, więc jesteśmy narażeni na coraz większą ekspozycję i to jest bardzo powszechne. Tak? Rozumiem, że ten najbliższy kontakt to jest to, kiedy trzymamy smartfona w ręku. No nie, bo możemy mieć włączone Wi-Fi, co często wielu ludzi ma w tej chwili na stałe i mamy go w kieszeni marynarki. Aha, okej. I też ten smartfon się ciągle komunikuje, nawet jeśli my nie wykonujemy na nim jakiejś akcji, to po pierwsze część aplikacji wykorzystuje ten interfejs i się komunikuje, po drugie ten interfejs ma to do siebie, że skanuje dostępne sieci, próbuje się z nimi ewentualnie połączyć zależnie od ustawień aplikacji, a dzisiaj przeciętny użytkownik już nie kontroluje tego, co aplikacje na jego smartfonie robią. Powiedzmy sobie to od razu wprost, więc jeśli ktoś aktywnie Wi-Fi nie wyłączy, to jest urządzenie, które ciągle nadaje, tak, i ciągle emituje pole elektromagnetyczne, nie tylko na nas, ale na wszystkich, którzy są wokoło i komunikuje się z innymi urządzeniami tego typu, tak. Także mamy coraz większe moce również emitowane w tym sygnale, szczególnie jeśli chodzi o te tak zwane access pointy, czyli routery. One dysponują coraz większymi mocami, bo one muszą też być w stanie się komunikować z wieloma użytkownikami, czy z wieloma, powiedzmy, smartfonami, tabletami, laptopami naraz. Są używane coraz szersze pasma częstotliwości, nie będę tutaj wchodził w dokładniejsze tłumaczenie, ale chodzi o to, że staramy się przesłać coraz więcej informacji, więc możemy używać coraz szerszego kanału. Im szerszy kanał, tym większe efekty biologiczne również. I tak dalej. Jest jeszcze kilka rzeczy, które w swoich prezentacjach tłumaczę, które wskazują na to, że efekty biologiczne pól elektromagnetycznych są lepiej skorelowane na pewno z Wi-Fi niż z 5G, które dopiero co wchodzi i naprawdę jest jeszcze nieobecne, co oznacza, że nie możemy mówić o przewlekłym wpływie 5G w tej chwili na dużą populację. No? A czy nie jest tak, no to tutaj chwilę ci przerwę, okay. Bo tak sobie myślę, a propos, faktycznie mamy dzisiaj taką sytuację właściwie od roku czy dwóch w Polsce, że środowiska aktywistyczne bardzo podkreślają ten wątek 5G. Są protesty w internetach, po prostu bardzo często pojawiają się wątki o tym, że to szkodzi, że to zagłada ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie faktycznie praktycznie nie ma takich głosów jak twój, które by to potencjalne czy rzeczywiste zagrożenie wiązało nie z 5G, tylko z Wi-Fi. I tak się zastanawiam ostatnio, czy to też nie wynika z faktu, że
ci aktywiści już dzisiaj są bardzo uzależnieni od tego Wi-Fi, więc szukają, no trudno im się od niego oderwać i trudno przyznać, że są sami narkomanami dealerów telekomunikacyjnych i zajmują się czymś, co jest tematem jakby trochę pobocznym, czy zastępczym, czy jakimś, który jest łatwy dla nich. Ja myślę, że co do dynamiki tego zjawiska oczywiście się zgadzam, natomiast co do powodów, sam nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że oni mają świadomość tego, że to jest temat zastępczy. Myślę, że przeciwnie. Myślę, że dla nich świat oddziaływań elektromagnetycznych pól na biologię zaczął się z 5G. Czyli oni funkcjonują w większości oczywiście, bo są wyjątki nawet w polskim jakby, na polskiej scenie są osoby, które przynajmniej mają baczenie na to, że to naprawdę nie chodzi tylko o 5G, tak? Bo znowu, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że 5G nie ma znaczenia. Ono będzie miało ogromne znaczenie i będzie miało tym większe, że my je dołożymy do tego, co już obecnie jest. Tak? My wcale nie wycofujemy się z innych technologii, tylko dokładamy 5G do tego, co już dzisiaj jest przerażające, czyli do tego, że mamy 2, 3, 4G, tak? I do tego, że mamy Wi-Fi rosnące również i ta technologia również się bardzo mocno rozwija, bo te technologie są w pewien sposób uzupełniające się, tak? Wi-Fi i nowe technologie WiGig w paśmie 60 GHz, one mają służyć przede wszystkim komunikacji we wnętrzu budynków, a technologie to są w pasmach nielicencjonowanych, technologie natomiast G, tak zwane 2, 3, 4G, to są technologie operatorów w pasmach licencjonowanych, czyli zapłaconych rządom za licencję i służą głównie do komunikacji mobilnej na zewnątrz, tak? Czyli w ruchu również. Tak? To Wi-Fi jest słabą technologią do tego, żeby ją stosować w ruchomych pojazdach. Tu nie mamy możliwości przeniesienia automatycznego pomiędzy połączeniem z jedną stacją bazową, a z drugą stacją. To jest dramatyczna różnica. Tu jest dużo więcej w technologiach typu tak zwanych G, tak? Czyli tych dostarczanych przez operatorów dla komunikacji mobilnej. Tam mamy inne sposoby komunikowania się, ale obie te technologie się uzupełniają i się rozwijają, w związku z tym granica też pomiędzy nimi się troszkę zaciera. I w przestrzeni miejskiej możemy być połączeni z różnymi sieciami Wi-Fi praktycznie w tej chwili przez cały czas, albo tylko gdzieś tam przeskakiwać pomiędzy jedną a drugą i niekoniecznie musimy być podłączeni do sieci transmisji danych ze stacji bazowych. Ja myślę, że polega to głównie, to co aktywiści robią, polega to przede wszystkim, tak przynajmniej z rozmów, wielu dyskusji i tego typu rzeczy, że po prostu no nie rozumieją tych zagadnień, tak? Czyli nie rozumieją technologii, usłyszeli hasło, że 5G będzie śmiercionośne, ale jeżeli zajrzymy tam troszeczkę głębiej i zapytamy się dlaczego, a czym się różni to 5G od 4G, no to z mojego punktu widzenia najczęściej słyszę brednie, tak? Czyli mówiąc, albo będzie wyższa częstotliwość. No tak, ta wyższa częstotliwość będzie, ale to będzie w 5G, które jeszcze nie weszło i dopiero za kilka lat wejdzie w pasmach milimetrowych, to jest rozwój 5G, a na razie będziemy mieli częstotliwości bardzo podobne, tak? Drugie jest, że no to będzie jakoś specjalnie wpływało na organizm. No tak, no dobrze, ale na bazie jakiego mechanizmu będzie inaczej, czy że będzie inaczej wpływało na organizm i czy wiecie w ogóle, jak jest zbudowany sygnał 5G w stosunku do sygnału 4G. Tak? No i tu się okazuje, że jest pustka, tak, totalna, a to jest tylko płaszczyzna, ta płaszczyzna jest płaską płaszczyzną ekranu, na którym jest odpalony YouTube i na którym ogląda się filmiki, gdzie ludzie krzyczą o tym, że to będzie straszne, tylko że tam za tym nic nie ma. Tak? Tam za tym nie ma żadnej wiedzy, ani nie ma żadnego zrozumienia tego. Nikt sobie nie zadaje trudu, żeby zrozumieć. Ja nie mówię, że to jest łatwe, bo to jest dziedzina bardzo skomplikowana i złożona. Jeżeli ktoś chce analizować sygnał i transmisję, czy 2, czy 3, czy 4, czy teraz 5G, jak ona jest zbudowana i czym się różni i w związku z tym starać się zrozumieć, jakie będzie miała wpływy biologiczne, no to jest to ciężka praca, tak, i wymaga naprawdę dużo, dużo wiedzy i gromadzenia jej i tak dalej. Ja jestem
jedną nogą inżynierem elektroniki i telekomunikacji. Ja mogę powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem technologicznego zaawansowania czegoś, co jest w 5G, czy nawet we wcześniejszych jakby organizacjach, bo tam jest naprawdę ogrom ludzkiej wiedzy w tym. Tak? Problem polega na tym, że zupełnie odłączony od innego kawałka ludzkiej wiedzy dotyczącego funkcjonowania mechanizmów biofizycznych w ludzkiej organizmie, tak? Biologii. I to na tym polega problem, nie na tym, że tam są ludzie w tych telekomach źli, jakiś diabeł, jakieś spiski i inne rzeczy. Ja znam wielu tych ludzi. Tak? Znam ludzi, którzy pracują w tej branży. Część z nich nawet ma świadomość tego, że tutaj wszystko nie jest w porządku z oddziałaniami biologicznymi, ale nie ma platformy czy przestrzeni, mówiąc szerzej, porozumienia, czy rozmowy nawet, czy dyskusji, która mogłaby uświadomić jednej i drugiej stronie w ogóle, jak to się ma do siebie, tak? Jak się łączy, jakie z tego wnioski można by było wyciągnąć, a po jakimś czasie się okazuje, że nawet gdyby taka przestrzeń powstała, to nie ma interesu w tym, żeby ona zaistniała, dlatego że na tym się robi ogromne pieniądze. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. No ja tutaj dodam, że w styczniu w Łodzi robiliśmy debatę o 5G globalne. Globalne szanse, lokalne wyzwania i zaprosiliśmy ciebie, zaprosiliśmy kilka jeszcze innych osób, które się stawiły, natomiast zaprosiliśmy również Ministerstwo Cyfryzacji, zaprosiliśmy przedstawiciela firmy Orange, zaprosiliśmy przedstawiciela Instytutu Łączności i żadna z tych instytucji nie była w stanie nikogo wydelegować do właśnie rozmowy nad tymi tematami, o których rozmawiamy. Powiedz, Pawle... No, dla mnie to jakby norma. Wracając do Wi-Fi i do oddziaływania biologicznego, czyli co przeciętny Kowalski powinien wiedzieć, bo mam takie wrażenie, zresztą ja też jeszcze 2-3 lata temu, myślę, byłem właśnie takim przeciętnym Kowalskim, który traktował to, czy te Wi-Fi jako... to promieniowanie jako coś naturalnego, jako coś, co jest w powietrzu, niewidzialne, niegroźne, nie wpływające na mnie. Co taki Kowalski powinien wiedzieć? Jakie powinien połączyć punkty, jeśli chodzi o siebie i to Wi-Fi, o którym opowiadasz? W najprostszym tłumaczeniu to jest tak, że z punktu widzenia informacyjnego, bo nie energetycznego, bo tu nie ma mowy o żadnym nagrzewaniu, tu nie ma mowy o żadnym transferze istotnej energii pomiędzy tym urządzeniem a ludzkim ciałem. Ale mnóstwo naszych mechanizmów, a właściwie można powiedzieć wszystkie, ma podłoże elektromagnetyczne. Tak? Czyli jakby to, w jaki sposób organizm wie, jak zdrowo funkcjonować, czyli jak właściwie budować i regenerować życie, tak? Bo to, tak możemy to nazwać w dużym uproszczeniu, jest związane z informacją. Ta informacja nie płynie tylko z wewnątrz organizmu, ale płynie też z zewnątrz, ze środowiska elektromagnetycznego Ziemi. Mamy kilka naturalnych pól, które istniały na tej planecie od początków życia, od początków ewolucji, 4 miliardy lat, tak? I one są jakby konieczną przestrzenią elektromagnetyczną dla zdrowego funkcjonowania wszystkich organizmów na tej planecie. Czyli jeżeli my te sygnały gubimy, nie jesteśmy w stanie ich odbierać, to tracimy możliwość właściwego kierowania procesami życiowymi, tak? Mówiąc krótko. I teraz większość chorób dzisiejszych, tych, które wynikają z degeneracji, których przyczyn nie możemy do końca znaleźć, tak? Takich jak choćby rak, czy jak neurodegeneracyjne choroby, czy jak choroby autoimmunologiczne, które są
krótko mówiąc, o nieznanej etiologii, jak to mówi medycyna, czyli ni cholery nie wiemy, o co chodzi, tak, skąd to jest i co jest przyczyną, a jednocześnie tylko staramy się ocenić statystycznie jakieś ryzyka, czyli czynniki, które wpływają albo są powiązane statystycznie, to w tym momencie jest tak, że my gubimy informacje o życiu. Rak jest typowym przykładem, tak? Rak nie jest problemem, że coś nie rośnie. Problem jest, że rośnie poza kontrolą życia i organizmu, tak? I zaczyna być zagrożeniem dla całej reszty organizmu. Czyli została, to są choroby, ja to nazywam ze zgubionej informacji. Tak? A możesz jeszcze wymienić jakieś inne niż rak? No, chociażby autoimmunologia, tak? To jest autoimmunologia, alergie, tak? To jest wszystko, to są rzeczy, której brakuje układowi immunologicznemu informacji na temat, jak zbudować adekwatną odpowiedź immunologiczną, tak? Adekwatna to znaczy nie za duża, nie za mała, lecz w sam raz. Na przykład na koronawirusa. I teraz jeżeli organizm, możemy tutaj pójść w różne rodzaje tej dysfunkcji, tak? Czyli jedna taka, że układ immunologiczny, jeżeli już przy nim jesteśmy jako przykładzie, układ immunologiczny na przykład nie rozpoznaje, kto jest wróg, tak? I nie reaguje. To jest taka energia w układzie immunologicznym. Na zasadzie po prostu nie działam, bo jestem otumaniony, jestem za słaby, nie potrafię, nie rozpoznaję. Tak? Druga, która może być taka, nie rozpoznaje swój obcy. Okay? Czyli zaczynam atakować własne tkanki zamiast patogeny. Jestem nadaktywny nawet i to nie chodzi o to, że mam silną immunologię. Akurat jak mam silną immunologię, ale ona zgubiła informację, kto jest swój, kto jest obcy, to jest tylko jeszcze gorzej. Bo zaczynam atakować siebie. To jest tak, jakbyśmy byśmy chcieli żołnierza, który nie rozpoznaje swój obcy i wyposażyć go w coraz więcej amunicji. To nie chodzi o tą tak zwaną silną immunologię. To chodzi o immunologię, która właściwie, adekwatnie reaguje, tak, na patogeny, na środowisko wewnętrzne, na środowisko zewnętrzne. I to jest cała orkiestra, bo to jest nie tylko układ immunologiczny, tylko cała orkiestra różnego rodzaju pętli sprzężenia zwrotnego i regulacyjnych w całym organizmie. My dopiero to poznajemy tak naprawdę, jak te mechanizmy funkcjonują. Okazuje się, że schodzą do głębokich, kwantowych poziomów rzeczywistości i na nich działają na bardzo, w bardzo złożony sposób, ale wszystkie one, to co jest ważne, są sterowane elektromagnetycznie i to jest ważna rzecz. Tak? I teraz na to sterowanie, rozumiem, ma wpływ Wi-Fi. Tak, ma wpływ Wi-Fi, mówiąc w dużym uproszczeniu i robiąc skrót. Ono, krótko mówiąc, odcina nas od tej naturalnej informacji i wprowadza dodatkową informację, na którą my ewolucyjnie nie mamy odpowiedzi. Tak? Zmienia całe funkcjonowanie. I teraz ono oczywiście nie zmienia tego w tak dramatycznym stopniu, żeby natychmiast dawało symptomy. To nie jest efekt nagły. Dlatego też mamy problem z zauważeniem tego, bo gdybyśmy postawili sobie urządzenie Wi-Fi w domu, a na drugi dzień byśmy po prostu nie mogli wstać z łóżka, no to byśmy się zastanowili. Tak? Ale ponieważ tak nie jest, tylko to trwa długo, tak, i nie jest to jedyny czynnik. O, to może być różnie, zależnie od tego, dlatego że to jest zawsze w kontekście stanu zdrowia tej osoby, u której ten dodatkowy czynnik dokładamy. Tak? U jednej osoby to może być faktycznie dosyć szybko, tak, w skali miesięcy na przykład, dlatego że już wcześniej była w stanie, czy w stanie dosyć istotnego rozregulowania. Na przykład żyła w środowisku dużego smogu, dużego stresu, mało spała, tak, i tak dalej, i tak dalej. Stres psychologiczny się nałożył i teraz dokładamy kolejny czynnik, który cichutko pod pretekstem pięknej technologii bezprzewodowej, już nie muszę kabla sobie zrobić, cichutko nam nie pozwala spać, się regenerować, bo cały czas próbuje organizm w stresie znaleźć odpowiedź na ten nowy czynnik w środowisku, to pole elektromagnetyczne, które nie wiadomo skąd jest, dlatego że w genach odpowiedzi na to nie ma, bo nigdy się nie pojawiło w ewolucyjnej historii człowieka, więc próbuje kombinować, co z tym zrobić. To na pewno jest coś nowego, coś trzeba z tym zrobić, bo oddziaływuje na mnie, rozregulowuje, ale nie mam na to dobrej odpowiedzi. Tak? I tak się dzieje każdej nocy, kiedy ten router jest włączony i każdego dnia, kiedy jest włączony i kiedy jesteśmy w środowisku, gdzie jest włączony, niekoniecznie to musi być nasz, tak? Sąsiedzi mają. Więc ja mówię prostą rzecz, że Wi-Fi jest w tej chwili tak powszechne i tak długo jest używane,
że jeżeli chcemy, nie mając innych dobrych źródeł, dlatego że nie ma monitoringu środowiska elektromagnetycznego, bo nikomu do tej pory nie zależało na tym, żeby to wprowadzić, czyli żebyśmy mieli pomiary realnie mówiące o ekspozycji ludności, ale faktyczne, rzeczywiste pomiary i w taki sposób zrobione, żeby można było rozpoznać też wpływ różnych sygnałów, tak, i ekspozycję ludności na różne sygnały bezprzewodowe, czyli na różne technologie. Nie ma tego i na razie nikt nie chce tego zrobić. Ponieważ tego nie mamy, to ja tutaj próbuję się odwołać do takich źródeł, które mamy i spróbować skorelować pewne rzeczy, tak, i to była moja hipoteza, którą sobie postawiłem, czy jeżeli nałożymy mapę zachorowań koronawirusa na mapę intensywności sieci Wi-Fi, to czy coś z tego zobaczymy? I co zobaczyłem? No i zrobiłem to ze Stanów Zjednoczonych i zaprezentowałem to, między innymi jest graficznie zaprezentowane na kanale Raforest YouTube w ostatniej mojej prezentacji. Każdy może zobaczyć, że ta korelacja jest zaskakująco dobra. Tak, zaskakująco wyraźna, to znaczy, że mamy po prostu tam, gdzie jest dużo sieci Wi-Fi, bo jest takie narzędzie, zresztą projekt taki freewareowy, publiczny, który zbiera po prostu smartfony, aplikacje na smartfonach zbierają informacje o sieciach Wi-Fi, skanują i wysyłają i na tej podstawie powstaje globalna mapa, tak? I można zobaczyć sobie cały świat. I okazuje się, że to natężenie w Stanach Zjednoczonych jakby rozkładu sieci Wi-Fi jest w zasadzie takie samo dokładnie jak może z jakimiś bardzo drobnymi różnicami, ale patrzymy na wzorzec, jest w zasadzie takie samo jak zachorowań. I oczywiście można tutaj do tego dokładać, że to jest niedokładne narzędzie, bo oczywiście nadreprezentowane są duże miasta, tak? No ale okazuje się, że mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych wyraźną nadreprezentację zachorowań na wschodnim wybrzeżu, tak, w stanie Nowy Jork i w samym Nowym Jorku, a po drugiej stronie jakby Stanów Zjednoczonych mamy na zachodnim wybrzeżu, mamy też duże miasta, mamy Los Angeles, mamy San Francisco, ale tam tych zachorowań jest dużo mniej. Tak? W tym czasie jakby na mapie chociażby z John Hopkins Instytutu w Stanach Zjednoczonych wyraźnie widać, że tam mamy tego zdecydowanie mniej. I okazuje się, że rozłożenie sieci Wi-Fi też takie jest. Ale jeżeli ktoś by powiedział na przykład, że to jednak może być związane bardziej, nie wiem, ze smogiem, z ruchem samochodowym, z jakimiś oddziaływaniami właśnie fabryk. To na pewno nie jest jeden jedyny czynnik, tak? Tylko teraz zwróćmy uwagę, że ja nie szukam tutaj jakby korelacji takiej, która chce powiedzieć, że Wi-Fi spowodowało, że chorujemy na koronawirusa, tak? Bo to by było po prostu dziecinne, prymitywne i straszne uproszczenie kogoś, kto po prostu nie rozumie świata, na którym żyje. Tak? Wirusy były z nami, zanim my byliśmy, dużo dawniej, bo są od początku życia i właściwie prawdopodobnie były odpowiedzialne za sam początek życia, tak przynajmniej hipotetycznie można powiedzieć, czyli jakieś 4 miliardy lat są na planecie. Jak to pani ładnie wirusolog określiła, jest ich na Ziemi 100 miliardów razy więcej niż ziarenek piasku. Także jest ich trochę i zawsze były, tak? I zawsze infekcje wirusowe się zdarzały i dziesiątkowały rośliny, zwierzęta, a łącznie z bakteriami, grzybami i w końcu ludźmi, tak? I zwierzętami i ludźmi. I więc myślenie o tym, że my nagle znaleźliśmy, czy w 5G, co jest żenująco nieadekwatne, bo pokazałem to też w tej prezentacji na Raforest, że mapę 5G, instalacji 5G jest jedna taka dobra mapa, gdzie możemy śledzić nowe instalacje 5G, że absolutnie nie ma korelacji pomiędzy 5G, nawet w Chinach, pomiędzy 5G a występowaniem epidemii. Akurat Chiny nie mają wcale tak dużo instalacji 5G, jak się powszechnie trąbi i się przypomina. Stany Zjednoczone mają dużo, dużo więcej, tak? Setki razy więcej. Także tutaj jakby... Zresztą korelacja z 5G nie działa również we Włoszech, nie działa w Szwajcarii, bo w Szwajcarii dużego problemu z koronawirusem nie ma, a to jest lider w Europie i w Europie ma najwięcej instalacji 5G w tej chwili. Zatem 5G oddziały, jeśli rozumiemy, że to są oddziaływania długotrwałe, nie miało jeszcze czasu na to, żeby wywołać jakiekolwiek zmiany w układzie immunologicznym. I pamiętajmy jeszcze jedno, to większość ludzi znowu o tym zapomina, chociaż trąbię o tym od dawna. 5G jest ewolucją technologiczną, która promieniuje tym bardziej, im więcej użytkowników 5G z niej korzysta.
Czyli innymi słowy, dopóki nie ma w rękach ludzi masowej ilości smartfonów 5G, tak, to nie ma mowy o dużym promieniowaniu 5G, choćby nawet stacje stały. Jasne. Okay? Także ja patrzę na Wi-Fi nie dlatego, że to jest idealne, bo chciałbym mieć monitoring, taki jak zaproponowałem w ekspertyzie tak swojej, mega ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, bo gdybyśmy mieli taki monitoring na całym świecie, czy chociażby w Polsce, to byśmy mogli zrobić takie badanie bardzo dobrze i dokładnie i moglibyśmy mierzyć między innymi, jak ekspozycja na pole elektromagnetyczne dokładnie, na jakie pola, z których instalacji, jakiego typu promieniowanie miała wpływ na rozwój epidemii w danym rejonie. Moglibyśmy to robić, tak? To między innymi po to o tym mówiłem, dlatego że tak naprawdę to cała batalia z mega ustawą się znowu toczyła wokół 5G i znowu była to po prostu powierzchnia i dużo krzyku, jeszcze przyprawionego polami torsyjnymi i kontrolą umysłów, co już w ogóle położyło całą stronę społeczną po prostu na łopatki i podłożyła się operatorom. Ale to już nawet pomijając to, wszystko było na temat 5G, gdzie kluczowe rzeczy dla nas, obywateli, były takie. Jedna. Kontrola samorządów nad środowiskiem elektromagnetycznym, czyli kontrola obywatelska, przynajmniej w ramach społeczności lokalnej nad środowiskiem elektromagnetycznym. To znaczy, że jeżeli społeczność lokalna sobie nie życzy stacji bazowej, czy nie życzy sobie używania takich, a nie innych urządzeń, to może taką decyzję podjąć, tak? I może dyskutować na poziomie społeczności lokalnej i może taką decyzję podjąć, co znaczyłoby, że będziemy mieli rejony, gdzie tego nie będzie, będziemy mieli rejony, gdzie to będzie. Ludzie mogliby się też przeprowadzić, kiedy nie mieliby innego wyjścia, nie przekonaliby swojej społeczności lokalnej. Dwa, monitoring środowiska elektromagnetycznego w czasie rzeczywistym i udostępnienie go wszystkim, którzy chcą to badać, instytucjom naukowym, lekarzom i służbie zdrowia. Tak? I na tej podstawie moglibyśmy mieć nie tylko hipotezy takie jak moja i potwierdzenie w postaci nakładania się tych map, które można oczywiście podważać pod wieloma względami, ale mielibyśmy twarde dane, które by nam mówiły o tym wpływie, tak, przynajmniej za jakiś czas. I nie tylko mielibyśmy te twarde dane, ale z tych twardych danych by wynikało, czy jeżeli to wpływa na takie choroby, czy ja chcę w tym miejscu mieszkać, czy ja się może chcę przenieść do sąsiedniej gminy, w której myślą trochę inaczej. Albo kogoś przekonywać. W tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję Ci za rozmowę dzisiejszą. Dzięki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.